Zbliża się kwiecień, a to nie jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy nie kwapili się z płaceniem czynszów za mieszkania komunalne. Wraz z końcem marca kończy się również okres ochronny dla osób z sądowym nakazem eksmisji. Co gorsza, pod koniec ubiegłego roku została zmieniona ustawa, która do tej pory w pewnym sensie chroniła dłużników. Jeżeli już zapadły, bo to sądy wydają wyroki eksmisji do lokalu socjalnego albo bez wskazania lokalu socjalnego, więc te wyroki, które zapadły bez wskazania lokalu socjalnego, a mamy takich wyroków w Szczecinie ponad 1000, więc takie osoby z tymi wyrokami możemy przenieść do pomieszczeń tymczasowych. Zmieniona ustawa pozwala zbiórkowi na wykonanie wyroków eksmisyjnych bez przydzielonego mieszkania socjalnego. W takim przypadku osoba z sądowym nakazem eksmisji zostanie przesiedlona do pomieszczeń tymczasowych. Lokal tymczasowy musi mieć co najmniej 5 m² na osobę, dostęp do bieżącej wody i prądu. Toaleta może znajdować się nawet poza budynkiem. Pomieszczenie tymczasowe ma najniższy standard spośród wszystkich lokali mieszkalnych. Jednak nawet ono nie jest pewnikiem dla tych, którzy w dalszym ciągu będą unikać płacenia. Ten standard nie jest gwarantowany, dlatego że jeżeli taki dłużnik nie zacznie płacić, wówczas może z tego pomieszczenia tymczasowego być jeszcze wyeksmitowany do schroniska dla bezdomnych. W Szczecinie niepłacenie czynszu wciąż stanowi wielki problem. Szacuje się, że dłużnicy uchylający się od płacenia są winni miastu ponad 100 milionów złotych. Rada miasta, chcąc wyjść naprzeciw mieszkańcom i uniknąć kolejnych zadłużeń, przygotowuje projekt uchwały. Wkrótce Rada Miasta ma także przyjąć uchwałę, która będzie jakby regulowała całą politykę mieszkaniową miasta. No i jakby w tej uchwale, filozofia tej uchwały będzie wyglądała tak, że będziemy się starali dopasować mieszkania do możliwości płatniczych ludzi. W Szczecinie ponad 1000 osób ma sądowe nakazy eksmisji bez przyznanego mieszkania socjalnego. Zarząd budynków i lokali komunalnych wystosował ogłoszenie o poszukiwaniu pomieszczeń kwalifikujących się na pomieszczenia tymczasowe. Według przewidywań zbiórki w pierwszym etapie akcji eksmisyjnej przeprowadzonych zostanie około 30 osób.